Cześć! Zapraszam na ostatnie w tym roku pytania i odpowiedzi, które zadawaliście pod postem na Facebooku oraz społeczności YouTube. U mnie już jest po godzinie 17, ale tak razi słońce, że nic nie widzę, więc razi okulary i lecimy z tematem. To na pierwszy ogień pytania o podróże i życie. Jak się odważyć na podróż? Marzy mi się Hongkong, ale nie mam z kim jechać, a sam nie mam odwagi. Jakieś tipy na ułożenie sobie życia na emigracji? Więc widzę, że tutaj Rob, który zadał pytanie, nie myśli o tym, żeby podróżować, tylko żeby wyemigrować. Czyli to jest no, trochę coś innego niż ja na przykład miałam w planach, bo ja nie chciałam osiąść w jednym miejscu. A że jestem w Tajlandii tyle czasu, to jest właściwie przypadek. Jeżeli chodzi o układanie sobie życia, to zależy w jakiej branży ktoś będzie pracował. Jeżeli pójdziesz do, nie wiem, biura czy innej pracy, to tam będziesz mieć znajomych. A mi bardzo pomagają facebookowe grupy, gdzie można wszystko zapytać, jakieś rady, wskazówki, więc myślę, że to jest na pewno pomocne. Plus, nie wiem, czy korzystacie z takiej aplikacji, na przykład Meetup, czy na przykład Couchsurfing, gdzie można też znaleźć ludzi z podobnymi zainteresowaniami i spotkać się. Tam są jakieś organizowane imprezy, wydarzenia, więc też to jest dobre miejsce. Zależy o co chodzi z układaniem sobie życia. Myślę, że to głównie chodzi o poznawanie ludzi, prawda? Z tym nie jest problem. W sumie nigdzie z tym nie ma problemu, tak mi się wydaje. Zależy, jaką jesteś osobą i jak nawiązujesz te relacje, bo przyznam, że mi na przykład w Bangkoku było ciężko. Miałam znajomych, ale każdy gdzieś tam daleko mieszkał. Co innego jest tutaj na wyspie, gdzie wsiadam na skuter, mam po prostu blisko i jakoś można tak bardziej utrzymywać te bliskie przyjaźnie i to jest naprawdę fajne. Wojtek pyta, czy Tajlandia będzie miejscem, do którego będę wracać po swoich nowych podróżach. Jak wiecie, w tym roku planowałam zjechać Azję Południowo-Wschodnią, a to się nie udało. Tajlandia jest moim takim małym domem teraz. Czy będę tu wracać? Nie wiem. Myślę, że jak już wyjadę, to czekają mnie nowe przygody, nowe miejsca, ludzie, doświadczenia, więc ciężko powiedzieć. Na razie zostawiłam tutaj kawałek serca, ale co do miejsca. Może to się zmieni z czasem, wiecie, jakoś w inną stronę. Ciężko stwierdzić. Która rozmowa, relacja z lokalsami zapadła ci najbardziej w pamięć? Wywarła wpływ na mnie. Nie musi to być Azja. Ale to będzie Azja i to będzie Tajlandia. To była na pewno rozmowa z kobietą, która prowadzi restaurację wegetariańską, której pomagałam na początku gotować przed tą większą akcją tutaj z posiłkami. Otóż jej historia jest niesamowita, ponieważ ja przyjeżdżałam przez ulicę, gdzie jest jej restauracja, znalazłam ją na aplikacji i chciałam kupić jedzenie. Ona mówi do mnie, że może mi dać za darmo, w zamian za na przykład donację, ponieważ zamknęła swoje miejsce po to, żeby gotować dla potrzebujących i wydaje jedzenie tylko i wyłącznie w ten sposób. Więc ja byłam zaskoczona takim podejściem, gdzie każdy starał się utrzymać swój biznes, jak tutaj było wielkie zamknięcie w jednej dzielnicy nawet, no oczywiście kraju oraz dzielnic na Phuket. Ona robiła cały czas coś dobrego, dawała od siebie i to do niej wracało. Poza tym ona w swojej restauracji zatrudnia tylko osoby, które wcześniej były więźniami. Daje im drugą szansę, więc to też jest coś naprawdę niesamowitego i możecie zobaczyć ten film tutaj teraz na karcie wstawię, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Jakie kraje wolisz do podróżowania? Bogate czy biedniejsze? I dlaczego? Myślę, że ja w takich bardzo biednych krajach jeszcze nie byłam, ponieważ widzicie, w Tajlandii są widoczne dosyć duże kontrasty. Tutaj mam jakieś wystawne wille, restauracje, a obok niestety ludzie mieszkają w blaszakach. Tak samo było w Bangkoku. Bary na wysokości, luksus, sklepy, centra handlowe, a obok ludzie nie mieli czego jeść, więc bardzo przykro na to patrzeć, jednak myślę, że można w takich miejscach znaleźć prawdziwe historie tych ludzi i właśnie je pokazać. Wiecie, mnie na przykład bardziej interesuje właśnie pójście do slumsów w Bangkoku, jak zobaczycie sobie ten film tutaj, z moją przewodniczką tajską, w sensie koleżanką, niż pokazywanie jakiegoś wystawnego życia. Bo to może zrobić każdy, a nie każdy porozmawia z tymi zwykłymi ludźmi, którzy żyją inaczej. I oni też mają swoje potrzeby, inny styl życia od naszego zachodniego, ale jednak
te historie mogą być takie bardziej prawdziwe. O właśnie, jeszcze historia morskich cyganów z Rałaj też mi zapadła w pamięć. To jest w sumie takie podsumowanie trochę tego roku, bo tutaj wam powstawiam filmy, karty, to sobie też zobaczycie, co się działo, jeżeli ktoś dołączył dopiero teraz. Ej, słoneczko jeszcze daje, nie mogę ściągnąć okularów, naprawdę nie widzę. Czy to prawda, że starasz się o pracę w Spelunie u Mahaya w Phnom Penh? Podobno bardzo prestiżowy lokal. Oczywiście, że tak. To jest moje marzenie, żeby tam wyjechać i pracować. Tak na poważnie, jak się uda wyjechać do Kambodży, to na pewno się z Adamem spotkam. Może zrobię tam coś wege w knajpie, przemycę do karty dań. Czemu nie? Świat jest mały, w sensie mamy do siebie dosyć blisko, no ale nie mogę przekroczyć granicy, niestety. Rafał stwierdził, że nie pokazuje zwierząt u siebie na kanale, a w Tajlandii jest tyle pięknych, na przykład makaki, cyjon rudy i nawet miś. Przemek dodał, że mogę zacząć od bojowników. To nie jest tak, że zwierzęta wychodzą tutaj na każdym rogu i ja je widzę. Niestety, jak już się pojawią, to są to węże albo słonie, które są w niewoli i są przy drodze uwiązane, albo na przykład w drodze na Big Buddę. Jest sporo małp, to wam pokazuję na filmach. Makaki były w jakimś filmie, chyba w Angtong Parku. A resztę, no cóż, postaram się, jak tylko spotkam, to oczywiście, że tak. Jak zdążę obiekty zmienić. Czy nie masz problemu z robactwem w Tajlandii? Robaki są tutaj wszędzie i to jest coś naturalnego, tak samo jak i szczury na ulicach. Kararuchy takiej wielkości. Otóż w poprzednim mieszkaniu na Phuket właściwie codziennie mi wchodziły do domu, mimo że to był w miarę nowy budynek. Dlatego już tam nie wracałam, teraz musiałam coś innego znaleźć. Bo to było czasami uciążliwe, przyznam szczerze. No oczywiście muchy, komary są wszędzie. To nie jest jakoś bardzo uciążliwe. Trzeba stosować spraye, ale pogoda to raczej wynagradza te trudy. Niestety zdarzają się też pluskwy, ale to może być wszędzie, tak samo jak i w Australii, tak jak i tutaj. Czy planujesz kiedyś zrobić odcinek w całości po angielsku? Dobre pytanie, ponieważ w ostatnim czasie staram się tutaj nawiązać jakieś współprace na miejscu i oni jednak oczekują kontentu po angielsku. Czasy się trochę zmieniły i nie ma tutaj aż tak wielu turystów z Polski, dlatego jak ktoś chce reklamować na przykład wycieczkę, hotel czy coś innego, no to oczekuje, że ja to zrobię po angielsku. Więc na pewno coś takiego powstanie, oczywiście, że tak. I to też chyba otworzy mi jakąś drogę do większej publiczności. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, no ale też zrozumcie, że czasy mamy inne i trzeba jednak tutaj iść szerzej z kanałem i z językiem, prawda? Będą napisy czasami polskie. Może jak ktoś będzie chciał mi pomóc, to też teraz chyba YouTube włączył taką możliwość jak społeczność i dodawanie napisów. No ale też można dodawać. Czy będą kolejne odcinki z muzyką z filmów? Na razie nie planuję. Jakoś nie cieszyły się zbyt dużą popularnością i trochę zaniżały statystyki na kanale, bo ktoś wchodził i wychodzi, bo widział, że to jest tylko muzyka. Więc może zrobię, ale na razie nie. Ale przecież co byłby to za vlog bez pysznego jedzenia, co ja tu mam. Sałatkę, którą widzieliście wcześniej w vlogu z Danają, z miejsca Veggie Bun, który się tak nazywa. Z bakłażanem, z cebulką, z cieciorką, z pomidorem. Bardzo dobra. Plus do tego 6 małych falafeli. Jak tylko się posilę, to możemy przejść dalej do pytań. Bo teraz zostawiłam wam najlepsze na koniec. Obejrzałem całą Tajlandię z tobą i nasuwa mi się pewne pytanie. Zazwyczaj podróżujesz samotnie, nierzadko w dzikie tajskie rejony, a do tego jesteś bardzo atrakcyjną kobietą. Czy nigdy nie masz obaw przed pójściem, wejściem gdzieś? I nie mam tu na myśli dzikich zwierząt, lecz przedstawicieli naszego gatunku. Znasz jakieś sztuki samoobrony? Niestety nie znam, ale postaram się to zmienić. Skoro jestem tutaj na wyspie, jak wiecie, tutaj są bardzo popularne sztuki walki. Ja już mówiłam wiele razy, że w Tajlandii czuję się bardzo bezpiecznie, dużo bardziej niż na przykład w Europie czy w innych krajach. I myślę, że tutaj podróżowanie dla samotnej kobiety jest w miarę bezpieczne. Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek wszędzie, no nie chodzić gdzieś w nocy, odpowiednio się ubierać, więc ja się do tego naprawdę stosuję. No teraz jestem u siebie, to się mogę ubierać jak chcę, prawda?
ale na przykład jak byłam w górach, no to cały czas zakryte ramiona, nogi, tak samo na południu, gdzie też jest inna religia, więc nie czuję się źle, naprawdę. Tutaj faceci mnie nie zaczepiają, jeżeli chodzi o lokalsów, tak? Czasami coś się zdarzy, ale to nie jest takie bardzo nachalne, jak może mieć miejsce w Europie, czy właśnie w innych krajach zachodnich, więc naprawdę polecam wam, dziewczyny. Podróże, Tajlandia czy inne kraje, myślę, że też będą podobne. Oczywiście zdarzają się jakieś dziwne sytuacje, propozycje, no ale trzeba być na to przygotowanym i wtedy może to dać jakiś cios, jak się już nauczy. Nie. A właśnie, na przykład w Bangkoku też chodziłam sama w nocy i się czułam całkiem dobrze. Więc taka sytuacja. Dobra, zjem sobie co. Pycha. Sos tahini wjechał. Do tego jeszcze falafel. No dobra, to może wy mi powiecie, dlaczego większość moich widzów to mężczyźni? Takie właśnie padło pytanie. Sprawdziłam swoje statystyki i dokładnie 85% z was, tutaj subskrybentów, to faceci. 15% kobiet to jest naprawdę bardzo mało. Też mnie to trochę zastanawia, ale cóż, może to wam zostawię też do interpretacji. Z mojego punktu widzenia jest coś takiego, że tam pojawiły się komentarze, że jestem młodą, niezależną kobietą, która jakoś tam jest atrakcyjna właśnie dla płci przeciwnej. I często pojawiają się jakieś pytania w wiadomościach prywatnych czy w komentarzach, gdzie można mnie spotkać, albo takie rzeczy, że ktoś do mnie przyjedzie, czy może się ze mną umówić. No ja właśnie jestem dlatego szczęśliwa i niezależna, ponieważ nie jestem zależna od jakiegoś faceta, od jakiegoś, no po prostu jest mi samej dobrze. Wiele osób nurtuje też moja orientacja i nie tylko od mężczyzn dostaję jakieś propozycje, ale od kobiet też. Bo myśląc jakimiś schematami, kobieta, która jest tyle czasu sama w podróży, za granicą, to widocznie nie chce facetów, tak? Bo nie lubi. Po prostu jestem sama z wyboru, bo mam swoje cele w głowie, więc tutaj, jeżeli kogoś poznam, to ciężko będzie je pogodzić. Myślę, że to oczywiście jest możliwe. Na przykład w tym momencie, kiedy jestem w jednym miejscu, to mogę kogoś poznać, ale za chwilę, za jakiś czas ja znowu wyruszę dalej w podróż, więc to będzie na pewno trudne. Może gdzieś nagram ten temat odcinek, może zrobię casting towarzysza podróży. Nie, no w sumie żartuję. Często pojawiają się takie komentarze, czy można do mnie dołączyć, czy można do mnie przyjechać. Dobra, no ale ludzie, ja będę obce osoby, zwłaszcza mężczyzn, zapraszać do siebie, no, albo że ktoś zrobi dla mnie wszystko i chce się ze mną spotkać. Naprawdę to jest trochę zastanawiające, bo jestem, no znamy się tutaj z internetu, ale to tak się tylko wydaje, no bo ja dlatego jestem szczęśliwa, bo jestem wolna, tak? Może z kimś bym taka nie była. A wiem, że wszystko zależy tylko i wyłącznie ode mnie, jak ja poprowadzę swoje życie i nie muszę tutaj iść na żadne kompromisy z nikim, więc na razie taki stan mi odpowiada. Może kiedyś ktoś się trafi, kto będzie miał trochę podobny styl życia, podobne podejście i wtedy jakoś to będzie można połączyć, ale w tym momencie byłoby mi naprawdę ciężko. Dobra, ja muszę skończyć swoje jedzonko, bo mi tutaj stygnie falafel. A wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka pytań i odpowiedzi, ostatniego w tym roku. To co, zgłoszenia na mojego operatora kamery i pomocnika można zostawiać w komentarzach. Zostawcie linka do swojego portfolio, napiszcie coś od siebie. Zobaczymy, co wtedy. To się żartuje, żartuję oczywiście. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, wiecie o czym, żeby wspierać mój kanał. Skoro jesteście już tyle czasu, chyba że ktoś tutaj był pierwszy raz, to niech zostawi ten przycisk czerwony. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!
wishing for the kind of love you see in magazines.